Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepszy Ty. Dzisiaj będzie o rozwoju osobistym, o co w nim tak naprawdę chodzi, jak to z nim jest. Powiemy o kilku mitach dotyczących rozwoju osobistego, o tym, dlaczego czasami nie wiemy, że właśnie się rozwijamy. Również o codziennym dysonansie, którego możemy doświadczać, trochę statystyki dotyczących rozwoju osobistego oraz kiedy najlepiej jest rozpocząć. Zapraszam do wysłuchania. Moi drodzy, słuchajcie, o rozwoju osobistym powiedziano naprawdę bardzo dużo, a właściwie niemal wszystko. O tym słyszymy każdego dnia. Chwalimy się tym, nasi bliscy też się chwalą. My wręcz czujemy przesyt tym tematem, bo tego jest bardzo dużo, a właściwie jest duża presja też wywierana na nas, jeżeli chodzi o społeczeństwo, świat, tak w tej naszej codziennej rzeczywistości naprawdę doświadczamy zbyt wielu bodźców, które w jakiś sposób nas do tego przymuszają. No takie jest moje odczucie, pomimo tego, że jestem zwolennikiem rozwoju osobistego. A jeżeli czegoś jest za dużo, to tak naprawdę może to zniechęcić. Ale zacznijmy właściwie od samego początku. Czym jest rozwój osobisty? Co to takiego jest? I zacznijmy od może definicji, którą można znaleźć na wielu stronach internetowych. Ja wziąłem pierwszą z brzegu, strona pokonajlęk.pl. Na marginesie bardzo wartościowa strona. Rozwój osobisty to długotrwały proces ukierunkowany na wzmacnianie siebie, swoich umiejętności, własnej osobowości, a także pokonywanie swoich słabości. Można powiedzieć, że jest to staranie się o to, aby być jak najlepszą wersją siebie. Wypisz, wymaluj, w 100% zgadzam się. Ja bym to sprowadził naprawdę do ostatniego zdania, które jest bardzo łatwe do zrozumienia dla każdego. Staranie się być jak najlepszą wersją siebie, lepszą niż wczoraj, niż miesiąc, niż rok temu. Moja własna definicja jest jeszcze prostsza. Rozwój to każda wartościowa aktywność, to dążenie do poprawy swoich umiejętności. I rozwój tak naprawdę zaczynamy w dzieciństwie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy i jakbyśmy sobie na to spojrzeli właśnie z punktu widzenia nauki, to no zobaczcie, jaką ilość dawkę rozwoju otrzymujemy w dzieciństwie, w okresie szkolnym, w okresie bycia nastolatkiem. Do rozwoju osobistego należy podejść zdroworozsądkowo i ja jestem zwolennikiem właśnie takiego podejścia, żeby robić to w sposób sukcesywny, małymi krokami, inteligentnie, na zasadzie skali, tak? Tworzymy coś dużego małymi krokami. Oczywiście nie jesteśmy w stanie osiągnąć spektakularnego sukcesu w ciągu tygodnia. Jest to proces długofalowy i jednym zajmuje to miesiąc, innym rok, innym 5 lat. Tak się tworzy nowe kompetencje, tak się tworzy sobie swoje nowe życie, tak człowiek tworzy nowe biznesy. Jest to proces długofalowy, który jest oparty o codzienną dyscyplinę, codzienną powtarzalność pewnych czynności, codzienne zorientowanie na rozwój, na nabywanie nowej wiedzy. Więc jeśli zamierzasz zbudować sobie fajną sylwetkę na siłowni, to nie zrobisz tego chodząc raz w tygodniu na trening i będziesz, nawet jeżeli to potrwa pół roku czy rok, tak? Dlatego że potrzebujesz większej powtarzalności. Ale chodząc codziennie, nawet po pół godziny, czy co drugi dzień, co godzinę, mając odpowiedni plan treningowy, bo do rozwoju takiego poważnego, czy gdzie masz wyznaczone cele, trzeba mieć plan, osiągniesz ten sukces, osiągniesz to, co sobie zamierzyłeś. Będzie to wyglądało w taki lub inny sposób. Będzie to bliskie temu, co chciałbyś osiągnąć, ale ten cel osiągniesz. Bez planu, bez jakiegoś takiego ukierunkowania na właściwego, będzie to bardzo trudne. My jako ludzie możemy doświadczać też każdego dnia pewnego dysonansu takiego związanego z naszym funkcjonowaniem, bo o ile świat w jakiś sposób przymusza nasz świat, nasi bliscy, nasi znajomi, otoczenie do tego, żeby się rozwijać, żeby być lepszą wersją siebie, szczególnie 1 stycznia, tak, nowy rok, nowy ja, jest coś takiego, możemy to odczuć, to z drugiej strony, no też jesteśmy w jakiś sposób przez ten świat spowalniani, przez to oferuje nam się pewnego rodzaju atrakcje, które nas hamują. Ma dostęp, promowana jest niezdrowa żywność, niezdrowy styl życia również, używki,
w myśl właśnie takiego życia trochę na chillaucie, na fajnego życia, co oczywiście nie jest złe absolutnie, bo wszystko co dla ludzi jest tak naprawdę w porządku i możemy, powinniśmy korzystać z życia z głową, powinniśmy dać sobie prawo do bycia człowiekiem, do tego, że jesteśmy ludźmi i że mamy prawo właśnie do takiego właśnie zachowania na luzie, mamy prawo do używek, jeżeli ktoś lubi, mamy prawo do tego, żeby zjeść coś dobrego. Najczęściej te rzeczy smaczne, dobre są w dużych ilościach, kiedy są powtarzalne, niezdrowe. Mamy do tego prawo i musimy dać sobie do tego prawo. Słuchajcie, wprowadzanie zbyt dużych ograniczeń tworzy tak naprawdę pewne bariery i nas spowalnia i nas demotywuje. Dlatego trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo i tak naprawdę nie poddawać się presji ani jednej, ani drugiej strony. Jesteśmy ludźmi. Chcę po prostu, robię swój rozwój, robię swoje projekty, czy nie wiem, chodzę na siłownię, ale też z drugiej strony, nie wiem, zjem sobie tą pizzę, pójdę na randkę z żoną lub z mężem, fajnie spędzę czas, tak? To w żaden sposób nie zrujnuje mojego projektu, a wręcz przyspieszy, bo zmotywuje mnie to do tego, żebym jeszcze lepiej, poczuję się lepiej dzięki temu i dzięki temu też proces, w którym będę, będzie bardziej efektywny poprzez to, że będę czuł się lepiej, będę lepiej w stanie po prostu się motywować i będę efektywniej pracować. W sieci znalazłem trochę statystyk dotyczących rozwoju osobistego. Zacznę od tych, które związane są właśnie z początkiem każdego roku, czyli huczne hasła, które są rzucane w eter przez dużą ilość osób. Nowy rok, nowy ja. Tak, 90% noworocznych postanowień po miesiącu czasu przestaje funkcjonować. Ludzie zarzucają plany, które dotyczą tak naprawdę ich bezpośrednio i zmiany stylu życia, zmiany funkcjonowania, co jest tak naprawdę smutne, ale wynika to przede wszystkim z tego, że nie ma tej wewnętrznej motywacji. Te decyzje czy te postanowienia są wynikiem właśnie tego wow związanego z nowym rokiem, który sam w sobie jest w jakimś takim w naszych głowach okresem przełomowym Też statystyki pokazują, że podjęcie decyzji o rozwoju, o zmianie swojego życia w każdym innym okresie roku czy w dniu roku jest kilkakrotnie bardziej skuteczne i efektywne niż właśnie 1 stycznia. Jeżeli sięgniemy po dane dotyczące najważniejszych aspektów w życiu poza pracą, są takie dane i one mówią, że tak naprawdę najważniejsze dla nas w naszym życiu poza pracą są rodzina, dzieci i związek. I tutaj mamy mniej więcej około 70% osób, które odpowiada właśnie w ten sposób. Ale na drugim i trzecim miejscu jest właśnie kwestia naszego rozwoju osobistego, bo na drugim miejscu mamy hobby, zainteresowania, odpoczynek, internet, to jest 48%, a na trzecim miejscu zainteresowanie i pasja, około 20%. Na czwartym miejscu będzie odpoczynek 15%, ale na piątym czas dla siebie. Czyli zauważcie, mamy w pierwszej piątce tak naprawdę trzy miejsca, czyli tak naprawdę drugie, trzecie i piąte, które odnosi się do rozwoju osobistego, które może się odnieść do tego właśnie, że robimy coś dla siebie. Czyli jak ważny to jest aspekt. Zresztą, jeżeli spojrzymy na piramidę potrzeb, którą stworzył Maslow, potrzeby rozwoju osobistego oraz potrzeby właśnie, żeby rozwijać innych, to jest potrzeba, która jest na samej górze, tak? Te najwyższe potrzeby to tak naprawdę są potrzeby związane z rozwojem człowieka. Każdy z nas ma wewnętrzną potrzebę, żeby się rozwijać, żeby coś zrobić, żeby coś po sobie zostawić, tak? Czujemy się bardzo dobrze wtedy, kiedy możemy innych uczyć, innym przekazać jakąś wiedzę. Czujemy się bardzo dobrze, kiedy osiągamy sukcesy, kiedy tak naprawdę widzimy progresję. I to prowadzi do takiego właściwie stwierdzenia, czy do odpowiedzenia sobie na pytanie, co nam daje rozwój osobisty i jakie benefity nam przynosi, a jest ich naprawdę bardzo wiele. One się sprowadzają tak naprawdę do budowania naszej pewności siebie i poczucia własnej wartości. I to jest też udowodnione naukowo, ponieważ rozwój osobisty i towarzyszące temu zmiany na poziomie chemii naszego organizmu i neurobiologii pokazują, że tak naprawdę ten rozwój jest to kształtowanie się naszego umysłu, naszego mózgu, a za tym idzie też lepsze samopoczucie, lepsze funkcjonowanie całego organizmu.
Więc jeżeli mówimy o benefitach, które daje rozwój osobisty, to przytoczę takie, które mi się nasuwają i w mojej ocenie są najważniejsze. Więc tak, mamy zmianę perspektywy w naszym życiu. Mamy otwartość na innych, akceptację siebie, łagodność, cierpliwość dla siebie, redukcję stresu i napięcia, możliwość poznawania ciekawych ludzi, miejsc, sytuacji, nadawanie ważności swojej osobie, umacnianie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, lepsze samopoczucie, odwaga i niezłomność, inspirowanie innych, budowanie swojego wizerunku, marki, pozytywne nastawienie. I tutaj bym to rozwinął. Pozytywne nastawienie tak naprawdę to też jest proces, który się w jakiś sposób, który się rozwija, który też idzie w jakimś tam powiedzmy kierunku. I ma to też bezpośrednie znaczenie, ponieważ nasze nastawienie, mowa ciała, która w jakiś sposób temu nastawieniu towarzyszy, wpływa na to, jak my się czujemy. I jest udowodnione naukowo, że nasza mowa niewerbalna, czyli mowa ciała, czy nasza mimika, naprawdę programuje nasze samopoczucie i odwrotnie, nasze samopoczucie, nasza postawa, nasz stan emocjonalny również jest odwzorowywany w mowie ciała, tak? O tym wiemy. Ale dopiero niedawno stwierdzono, że właśnie to, jaką mowę ciała przyjmujemy, jaką mamy postawę, determinuje nasze samopoczucie. Słuchajcie, każdy ma 1000 swoich własnych powodów do tego, żeby się rozwijać. Często jest tak, że mamy wewnętrzny impuls do tego, żeby podjąć jakieś kroki, żeby iść w rozwój osobisty, żeby się rozwinąć, żeby zrobić coś dla siebie, żeby w końcu ruszyć się z miejsca, żeby poczuć się lepiej. To jest komunikat, który nam daje nasze ciało, nasza podświadomość, tak? Bo często zadajemy sobie pytanie, skąd mamy wewnętrzny przymus, mamy wewnętrzny głos, który do nas mówi i my nie możemy tego bagatelizować. My powinniśmy kierować się też wewnętrznymi, tym, co słyszymy w sobie, tak? Mówi się o wewnętrznej intuicji, wewnętrznym głosie. Ja mówię o tym, że to jest głos podświadomości i nie można tego bagatelizować. I właśnie wtedy, kiedy słyszysz coś takiego, że musisz coś zrobić, właśnie wtedy powinieneś to zrobić. Jeżeli jest coś, co chciałbyś zrobić, a to ciebie przeraża, bo jest to bardzo ambitne, bo jest to coś takiego, co jest niestandardowe w przypadku twojej osoby, musisz to zrobić. Jeżeli jest coś, co za tobą chodzi przez chociażby jeden dzień i uznajesz to za coś wartościowego, coś, co pozwoli ci zmienić swoje życie, musisz to zrobić. Uwierz mi, jeżeli tego nie zrobisz, będzie to dalej za tobą chodziło, czas będzie mijał, a ty będziesz bardziej sfrustrowany i zdemotywowany, że ty nie zacząłeś. Czas i tak minie. Dla rozwoju osobistego, na zmianę własnego życia nigdy nie ma dobrego czasu. Każdy nie ma właściwego czasu, tak? Idealnego czasu. Może źle powiedziałam, nie ma idealnego czasu. Każdy czas jest dobry, dziś czy jutro. A musimy pamiętać, że czas minie i po pewnym czasie, kiedy czegoś nie zrobimy, stajemy w miejscu, mając daną ideę w głowie, naprawdę będziemy mieli do siebie pretensje i sami będziemy siebie w jakiś sposób deprecjonować tym, że czegoś nie zrobiliśmy. Więc zacznijmy już teraz. Nigdy nie będzie lepszego czasu niż ten dzisiejszy czas. I ten wewnętrzny głos, o którym mówiłem, głos podświadomości, jest naprawdę kluczowy, jeżeli chodzi o proces rozwoju osobistego. Podświadomość jest to ta część naszego umysłu, która nie jest świadoma, która jest tak jakby nieaktywna wtedy, kiedy my jesteśmy aktywni. Tutaj zachęcam do książki Potęga Podświadomości Josepha Murphy'ego, która mówi o cudownej mocy podświadomości. Ta książka tak naprawdę zmienia życie. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby słuchać siebie samego, żeby słuchać tego głosu podświadomości, która tak naprawdę czerpie z tych informacji, które my zbieramy w ciągu każdego dnia, których nawet czasami nie rejestrujemy. I to, co czasem odbieramy jako przeczucie, jako intuicję, jako głos wewnętrzny, jest tym głosem, który mówi nam nasza podświadomość. I wtedy powinniśmy zastanowić się nad tym, czy tego głosu nie posłuchać. Ja z własnego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że miałam kilka razy w moim życiu takie bardzo wewnętrzne przekonanie, bardzo wewnętrzne... słyszałam to każdego dnia, że coś powinienem zrobić i uwierzcie mi, zrobiłem to. Jestem w tym miejscu, w którym jestem. To, co teraz robię, to też jest efekt tego, że słucham siebie i czuję to samym sobą. Teraz, co lubi rozwój osobisty?
jak do tego podejść, kiedy już zaczniemy, kiedy już mamy plan na to, jak się rozwijać, albo jakiś zarys tak naprawdę, to powinniśmy pamiętać o tym, że to, co powiem na początku, no, stosujmy jakąś racjonalność i zdrowy rozsądek i naprawdę nie wchodźmy w to zbyt gwałtownie, ponieważ rozwój osobisty lubi spokój i racjonalność, lubi plan, konsekwencje i zaangażowanie. To, co powiedziałam o zasadzie skali, tak? O zasadzie małych kroków, o tym, że robimy coś każdego dnia po trochu, w skali czasu tworzymy naprawdę coś wielkiego. Także na spokojnie, nie możemy się też w jakiś sposób, wiecie, bardzo tak sami nakręcać i nastawiać i bardzo radykalnie do tego podchodzić. Nie możemy być dla siebie zbyt wymagający, bo to wypala, bo to demotywuje na końcu, bo nie możemy od siebie zbyt dużo wymagać. Jesteśmy ludźmi, dajmy sobie też na to czas. Chciałbym też dodać tutaj jedną bardzo ważną rzecz, że rozwój osobisty jest procesem, który nie tworzy autonomii. Jeżeli mówimy o naszych rodzinach, o naszych bliskich, rozwój osobisty jest najbardziej efektywny wtedy, kiedy towarzyszą nam w tym lub nas wspierają nasi bliscy. Bierze się to również też z tej mocy, którą bierzemy, czerpiemy z bliskości z drugą osobą, z tej pozytywnej energii. I wtedy ten rozwój jest najlepszy. Najlepszy dla całej rodziny, dla wszystkich, ponieważ nasi bliscy, którzy nas wspierają, również się rozwijają, również się motywują, również się dobrze z tym czują, widząc, że my się dobrze czujemy. Także rozwój osobisty nie tworzy autonomii, nie tworzy dystansu, nie tworzy ściany. Rozwój osobisty rozwija, ale również rozwija nasze rodziny i poprzez to, że czujemy się wszyscy lepiej, buduje. Buduje wszystkich, rozwija wszystkich. Mówiąc o rozwoju osobistym, chcę jeszcze może przytoczyć kilka cytatów, które w mojej ocenie są takie z jednej strony proste, ale w jakiś sposób obrazują ten cały proces. Winston Churchill kiedyś powiedział, właściwie w trakcie II wojny światowej, że kiedy idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się, i w procesie rozwoju osobistego, w procesie tego, czego doświadcza każdy człowiek, no jest to bardzo wymowny cytat, który mówi o tym, że rzeczywiście, kiedy jest bardzo trudno, kiedy działo się to w trakcie II wojny światowej, no nie można się zatrzymywać, trzeba robić swoje, trzeba iść do przodu. To tylko nas mocniej rozwinie. Drugim cytatem jest cytat, nie wiem czyjego autora, nie wiem czyj, ale mi bardzo zapadł w pamięć. Tam, gdzie kończy się lęk, zaczyna się prawdziwe życie. I to jest prawda. Lęk jest strasznym naszym ograniczeniem, który potrafi nas naprawdę zamknąć w klatce, nie pozwoli się rozwinąć, nie pozwoli pójść do przodu, a wręcz czasami nas uwstecznia. I też mówi się o tym, że 90% naszych lęków, naszych obaw nigdy się nie realizuje, nigdy się nie spełnia. My je prognozujemy sobie, w jaki sposób projektujemy, my tymi lękami żyjemy, lękiem przed oceną, opinią innych osób. To jest najgorsze. Te osoby, które przeszły, pokonały lęk, mogą powiedzieć, że się rozwinęły, że dzięki temu zyskały, że dzięki temu wygrały. I trzeci cytat, który mam w głowie, to nigdy nie rezygnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć nawet na jeden dzień. To też Winstona Churchilla. Także i to jest prawda. To, co powiedziałam wcześniej, jeżeli jest coś, o czym nie możesz myśleć przez jeden dzień, coś za tobą chodzi, chciałbyś coś zrobić, zmienić, zająć się czymś, rozważ to, naprawdę rozważ to i daj sobie szansę na to, żeby tego spróbować. Ostatecznie, tak naprawdę, pamiętajcie, nigdy nie tracimy w rozwoju osobistym. Nawet jeżeli, tu mówią ludzie, którzy naprawdę próbowali wielu projektów, którzy spróbowali wielu rzeczy. Mogę powiedzieć, to ja nie porównuję się do naprawdę ludzi znanych. Nie porównuję się do osób, do celebrytów, do osób, które znamy z czołówek mediów społecznościowych. Ale miałem w swoim życiu właśnie sytuację, kiedy próbowałem robić różne rzeczy związane właśnie z rozwojem osobistym, z nazwijmy to różnego rodzaju hobby. Niektóre zarzuciłem, nigdy nie żałuję tego i te osoby też mówią, że to jest dodatkowa ilość wiedzy, którą pozyskujemy. Jest to zawsze wartościowe, ponieważ nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, musimy pamiętać o tym, że mamy wiedzę. Nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, musimy pamiętać o tym, że zdobyliśmy nowe doświadczenie. I w rozrachunku końcowym zawsze wygrywamy.
fajnie, jeżeli nam wyjdzie, jeżeli nam projekt się powiedzie, że się rozwiniemy i że nam się uda, ale jeżeli to się nie stanie, to my nie tracimy. To my zyskujemy naprawdę doświadczenie i wiedzę, która jest bezcenna, której nie nabędziemy, słuchajcie, na kursach internetowych, czy nie wiem, czy nawet na studiach. Mówimy o teorii, a w tym wypadku mamy doświadczenie i praktykę. Moi drodzy, na koniec krótkie podsumowanie tego odcinka. Rozwój osobisty jest to proces indywidualny i rozłożony w czasie. Warto sobie ten proces zaplanować, warto zdefiniować cele, które chcemy uzyskać i tak naprawdę warto podejść do tego bardzo na spokojnie i racjonalnie. Rozwijamy się cały czas, rozwijamy się odkąd się urodziliśmy, przez naszą młodość, przez okres dorosłości. Jest to proces ciągły, niemniej jednak proces takiego świadomego wzrostu to jest taki prawdziwy rozwój osobisty. Za rozwojem osobistym są oczywiście olbrzymie benefity, które już wymieniłem. Największe z nich, najbardziej wartościowe, to jest właśnie budowanie własnej wartości, budowanie poczucia własnej wartości, budowanie pewności siebie oraz takiej niezłomności w codziennym życiu. Co też nam pozwala w tym, że jesteśmy w stanie łatwiej znosić trudne sytuacje oraz wyzwania losu, bo nie ukrywajmy, takie będą miały miejsce. I na koniec to, co najważniejsze, warto do rozwoju osobistego zaprosić i włączyć naszych bliskich. Pamiętajcie, rozwój osobisty nie jest budowaniem autonomii, nie jest tworzeniem barier, ani budowaniem murów, ścian. Rozwój osobisty jest procesem wspólnym, w którym uczestniczy cała rodzina, nasi bliscy. Do czego Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, bądźcie silni, bądźcie wytrwali. Słyszymy się za tydzień. W kolejnym odcinku będzie o tajemnicach naszego umysłu i dlaczego nasz umysł to jest tajna broń. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a podcast Lepszy Ty mógł pomagać i inspirować. Jeżeli możesz, to zostaw ocenę i komentarz. Będzie to dla mnie naprawdę pomocne w dalszej pracy. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu na Facebooku i na Instagramie Lepszy Ty oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajdziesz wiele ciekawych materiałów. Pozdrawiam serdecznie. Sebastian Żukowski.